Dzień dobry, witam wszystkie osoby z podznaku Barana i zapraszam na horoskop na luty. Z tyłu talii pokazała się karta mocy. To może oznaczać, że będziecie mieć w tym miesiącu dużo siły. Albo że ta siła będzie Wam po prostu mm, potrzebna do czegoś. Tak. Zaraz zobaczymy sobie, w którą stronę ta, ta interpretacja z tą mocą e, rzeczywiście e, pójdzie. Pierwsza e, tutaj jest e, linia mówiąca o czterech tygodniach w uczuciach, praca, finanse, zdrowie i samopoczucie. Pierwszy tydzień lutego, jeśli chodzi o. E, o uczucia. I mamy piękną kartę trójki denarów. Być może to już idzie od jakiegoś czasu, tak? Wy pracujecie nad tematem, i tutaj, zarówno w związkach, jak i w parach, no, macie taką chęć, takie poczucie, że trzeba popracować po prostu. I w zależności od tego, jak tutaj z Wami to rezonuje, albo pracujecie nad samymi sobą, albo pracujecie nad komunikacją w związku, bo tutaj jest zawsze coś do poprawy, nad Waszą cierpliwością. No, w każdym razie tutaj w pierwszym tygodniu mi się pokazała właśnie ta praca, praca w związku. No i zobaczmy, co się dzieje dalej. Jeżeli chodzi o te uczucia, to tutaj już widzę, że ten, ta moc będzie Wam potrzebna w szczególności w drugim i w trzecim tygodniu. Bo z jednej strony wy pracujecie, staracie się i wam wydaje się, że no, poświęcacie się też, tak? Tutaj nie okłamujmy się, że to jest jakieś poświęcenie z Waszej strony. I w drugim tygodniu możecie odczuć, możecie doświadczyć takiej sytuacji, w której ktoś po prostu no, okłamie was, może sprawi wam jakąś, jakiś zawód, jakąś przykrość, może nie do końca będzie widział te wasze starania. No i tutaj mam taką niefajną energię pokazaną właśnie w tym drugim tygodniu. Tak jakbyście. Czuli się oszukani. Siódemka mieczy to jest karta kłamcy, tak? Wy tutaj się staracie, pracujecie nad związkiem, nad, nad sobą również, a ktoś wam w taki sposób odpowiada. No i co się potem dzieje? I wy bardzo to przeżywacie. I kolejny tydzień mam, ten trzeci tydzień. Y Lutego, on jest pokazany pod właśnie pod tym kątem dziesiątki mieczy. I ja myślę, że Was tak mocno zaboli ta sytuacja z tym kłamcą. Tak? Czyli ktoś może po prostu no, taki bodziec Wam dać, że Wy będziecie cierpieć do, do dwóch tygodni nawet. Także tutaj. Nie bez kozery pojawiła się ta karta mocy z tyłu talii, tak żebyście może już byli wcześniej na to przygotowani, może w jakiś sposób się zabezpieczyli. Też tutaj dobrze by było, żebyście nie do końca dawali w całych siebie. Tak, bo pod koniec miesiąca mi się tutaj pokazała taka, ta karta czwórki denarów. Zatrzymajcie coś dla siebie. Nie bądźcie tacy wylewni, nie bądźcie tacy, że wszystko dla, dla kogoś, bo możecie poczuć się mocno oszukani. Tak więc może przenieście tę energię czwórki denarów na sam początek, tak żeby. Zabezpieczyć się po prostu, tak, żeby aż tak mocno ta sytuacja was nie zabolała, tak jak tutaj jest to pokazane. I ta trauma tyczy się zarówno osób w związkach, jak i singli. Także tutaj to czytanie, tak jakby nie będę tego rozdzielać na, na te dwie sytuacje. Zobaczmy środowisko pracy. I finanse. Pierwsze dwa tygodnie dochodzą do Was jakieś wiadomości. Dużo się dzieje, w szczególności w pierwszym tygodniu, a na tyle ten pierwszy tydzień będzie intensywny, że będziecie bardzo zmęczeni w drugim tygodniu. Będzie Wam się wydawało, że Macie już dosyć po prostu, że to już to jest dopiero drugi tydzień miesiąca, a wy chcielibyście, żeby już ten tydzień, ten miesiąc minął po prostu, tak? Także tutaj na pewno będzie bardzo intensywnie w pierwszych dwóch tygodniach. I potem mi się bardzo pozytywne karty pokazują. Jakiś, jakaś pomoc ze strony mężczyzny w trzecim tygodniu, dużo przyjaźni. Może to będzie jakaś współpraca biznesowa nawet z kimś, kogo lubicie, kogo darzycie sympatią i może wyniknąć z tego coś bardzo pożytecznego i zarówno dla Was, jak i dla tej drugiej osoby. W czwartym tygodniu możecie się dowiedzieć o tym, że na przykład jakaś wasza koleżanka z pracy idzie na urlop macierzyński. To w ramach takiej ciekawostki, tak? Bo tutaj mi się karta matki pokazała, karta cesarzowej. Dwa ostatnie tygodnie, w szczególności wykorzystajcie te tygodnie na poprawę stosunków waszej pracy, na to, żeby fajnie Wam się po prostu pracowało, dlatego że energie Wam będą sprzyjać w tym czasie. Zobaczmy, co się dzieje pod kątem zdrowia i samopoczucia. W szczególności zwróćcie uwagę na ostatni tydzień tego miesiąca, dlatego że pokazała mi się jakaś. Jakaś choroba, taka, w której po prostu możecie zaniemóc, tak? Będziecie mieć wszystkiego dosyć. To jest, to jest nic takiego poważnego, ale to jest uciążliwe po prostu. I ona może się pojawić przy okazji jakiegoś wyjazdu. Tak więc, jak pod koniec miesiąca będziecie gdzieś wyjeżdżać, macie jakieś takie plany, to w szczególności zadbajcie o siebie. Jeszcze tutaj wrócę do środowiska pracy i do tego układu, dlatego że pomyślałam sobie, że te dwa ostatnie tygodnie również mogą być pomocne dla osób, które poszukują pracy. W tym czasie porozmawiajcie z Waszymi znajomymi, z Waszymi przyjaciółmi nawet o tym, że chcecie zmienić pracę albo szukacie pracy, dlatego że wtedy właśnie możecie się dowiedzieć, że jest jakaś okazja. Ktoś może się na przykład powiedzieć, że jest dziewczyna w ciąży w. Pracy, no i będzie szła na urlop macierzyński. No i wtedy możecie wskoczyć na przykład na miejsce tej osoby. Tak mi tutaj teraz przyszło właśnie na myśl, że te dwa ostatnie tygodnie mogą właśnie dotyczyć tej sprawy. Tak więc takie informacje dla Was, kochani. Ja Wam życzę ze swojej strony udanego miesiąca. Dużo siły, tak jak tutaj jest pokazana na końcu tej talii, tak żebyście Wzmacniali się i żebyście silniejsi wyszli z tego miesiąca. W szczególności będzie Wam ta siła potrzebna, jeżeli chodzi o tę sferę uczuciową. Ostrożnie po prostu. Ostrożnie. Nie dawajcie od razu całych siebie. Tutaj bądźcie troszeczkę powściągliwi, może już od początku tego miesiąca. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Papa. Pa.